Witam Państwa serdecznie z miejscowości Połchowo. Dzisiaj przeprowadzimy relację. Pierwszy raz powstaje spotkanie mieszkańców z okazji Święta Trzech Króli. Zobaczmy, jak mieszkańcy zorganizowali tą imprezę. Niesamowite spotkanie, bo spotkanie, które dotyczy m.in. Święta Trzech Króli, które dzisiaj jest obchodzone w całej Polsce, ale również w waszej wsi. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rozmawiam z Panią Sołtys, tutejszej miejscowości. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sołtys, proszę nam powiedzieć coś o tym właśnie dzisiejszym wydarzeniu, które pierwszy raz organizujecie na terenie waszej miejscowości. No, z okazji właśnie Trzech Króli wpadliśmy z Radą Sołecką na taki pomysł, żeby właśnie coś takiego zorganizować. W miastach są orszaki, no my nie mamy aż takiej miejsca, więc wpadliśmy na to, żeby po prostu zrobić takie wspólne kolędowanie też z małym przemarszem Trzech Króli, bo Trzej Królowie też u nas się pojawią. Proszę mi powiedzieć, jaki był odzew mieszkańców na takie hasło, robimy taką akcję? W sumie nie było problemu. Także myślę, że to jest coś fajnego, coś nowego. Mam nadzieję, że się przyjmie, że to będzie cykliczna impreza, jak zresztą większość tych naszych pomysłów. Także no zobaczymy. Dzisiaj jest pierwszy raz. Zaangażowała się do tych działań, między innymi Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki. No tak, no bez nich to też pewno byśmy sobie nie poradzili, bo jednak namioty, nagłośnienie, więc to jest duża pomoc. Jak zawsze zresztą możemy liczyć i bez żadnego problemu pomagają. Jak tylko mamy jakieś szalone pomysły, to nam w tym wszystkim pomagają. No i oczywiście bardzo dziękujemy za to, bo to jest, bez tego by się nie udało pewnie. Dla 24 Kaszuby z miejscowości Połchowo, Piotr Kropidłowski.